Weronika Rosati 35 L. Przeżyła niemiła chwilę na kongresie kobiet, gdzie występowała jako prelegentka. W trakcie trwania wydarzenia głos zabrała była partnerka Roberta, czyli również i byłego ukochanego samej Rosati. Aktorka niedawno wyznała, że będąc w związku z Robertem, ojcem dziesięciomiesięcznej, Elizabeth, doświadczała przemocy domowej. Reklama wyznanie o tym czego doświadczyła, będąc w związku z chirurgiem, sporo ją kosztowało. Sprawy z byłym partnerem także nie do końca są jeszcze uregulowane i sprawa toczy się w sądzie. Wiele osób, w tym fanów, wsparło gwiazdę, gdy ta zdecydowała się wyjawić, szokujące fakty na temat związku z Robertem. Ale pojawiły się także i głosy krytyki. Jeden z nich Rosati usłyszała na własne uszy podczas piątkowego wystąpienia na kongresie kobiet na którym poruszane były tematy związane z przemocą domową i samotnym macierzyństwem. Wszystko toczyło się bez większych problemów. Gdy jednak na mównicę weszła jedna z przemawiających i zaskoczyła zebranych, a najbardziej, samą Rosati, okazało się, że przemawiająca jest byłą partnerką Roberta i w swoich słowach postanowiła wziąć go w obronę. Jestem także jego byłą partnerką i też mam z nim dziecko. Operujecie tu stereotypami. Co da opowiadanie? Że mężczyźni są źli, a kobiety dobre? Współczuję pani byłemu partnerowi. To się nazywa wtórna, wiktymizacja. Ta pani chce, żebym to ja wstydziła się, że jestem ofiarą, wytknęła kobieta kierując wypowiedź do roztrzęsionej Rosati. Po tych słowach na sali wybuchło zamieszanie. A kobieta była proszona o zakończenie swojej wypowiedzi. A głos zabrała sama Weronika. Ta pani nic o mnie nie wie, nie wie, co się działo w moim życiu, a publicznie chciała mnie obrzucić, błotem. Chciała mnie zawstydzić. Podobnie jak mój były partner, który próbował mnie zastraszać. To też jest forma przemocy żeby ofiara bała się cokolwiek powiedzieć. Zobacz więcej materiałów.